Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dość nietypowym, ale o tym zaraz. Troszkę zimno, a póki Wam o wszystkim powiem, to odśnieżę trochę samochód, bo widzicie w jakim jest stanie, dlatego też zapraszam do oglądania. Zaraz się usłyszymy. Wejdźmy do samochodu. Jedna noga, druga noga. Zamykamy. O, zimno strasznie. Dlatego się zastanawiam, czy ten samochodzik się uruchomi bez jakichś większych problemów. Sanie z ogrzewaniem od razu. Przekręcamy. Dobra, spróbujmy. Dobra. Ale jest zimno. Nawet widać. Postaram się go otrzymać trochę na saniu. Niestety hamulce. Doskonale wiecie, że hamulce nie działają mi, bo muszę je odpowietrzyć. Ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Troszkę może zmniejszę. O! Niech sobie popracuję tak z 20 minut nawet. Bo nie uruchamiałem go, no nie wiem, z 5 dni to na pewno, a teraz przyszły mrozy. Ale to jest dzielna maszyna i jak widać, szczerze powiedziawszy, nawet bez większych problemów, bo to paliwko musiało dojść i on się tak czasem zachowuje w takie dni. Ale akumulatorek nie jest podładowany, będę musiał go trochę na obrotach podtrzymać. Ale o czym miałem tutaj mówić, bo to jest najważniejsze. Chciałem tutaj powiedzieć o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszyscy doskonale wiecie, tak mi się wydaje przynajmniej, bo jest o tym głośno w mediach. Są wszędzie porozwieszane plakaty. Jest finał, 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już w niedzielę. Ale można wystawiać na przykład takie rzeczy. Ja swoją koszulkę już wystawiłem na aukcji w Ośpu. I ta aukcja będzie trwała, nie pamiętam, jeszcze z 12 dni do 22 chyba, więc jeszcze sporo po finale będzie można licytować. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, naprawdę zaskoczony tym, jaką kwotę już osiągnęła ta koszulka, ale jako że cel jest naprawdę szczytny i nie mówię tego dlatego, że nie wiem. No nie przychodzi mi nic do głowy, po prostu chcę pomóc. Stwierdziłem, że w ten nowy rok wejdę z takim, będę robił takie małe, drobne, dobre uczynki i to jest jeden z nich, bo nic mnie to nie kosztuje, naprawdę. No tyle co zrobiłem tą koszulkę, tej koszulki jeszcze żaden z moich widzów, nie wiem, nie ma, bo tak jak mówiłem, zrobiłem ją tylko i wyłącznie dla siebie. Na razie testuję je, jak się będą sprawdzały, nie wiem, po praniu i tak dalej, no to jest mało ważne. Zamówiłem specjalnie dwie w rozmiarze M,
i jedną sprzedam na aukcji właśnie. Dlatego też serdecznie zapraszam do licytowania, bo tutaj chodzi o ten cel. O ten cel, który jest naprawdę szczytny. Ja zawsze byłem specyficznie nastawiony nie do samej do samego woźpu, bo to zawsze mi się podobało, że ten wariat w czerwonych okularach pomaga dzieciakom, pomaga szpitalom, zbiera na szczytny cel. I doskonale wiecie, że ja takie inicjatywy popieram i mi się to bardzo podoba. Natomiast za dzieciaka doskonale wiem, że te puszki nie były dobrze zabezpieczane i dając pieniądze nie wiedziałeś, czy one szły na woźb, czy trafiały do kieszeni nieuczciwego człowieka. Oczywiście nie powinno się na to patrzeć, bo każdy ma swoje sumienie. Natomiast te aukcje są o tyle fajne, że jesteśmy pewni, gdzie te pieniądze trafiają. I dlatego ja, już się trochę cieplej robi, dlatego ja bardzo chciałem wystawić tą koszulkę. Bardzo chciałem no przy okazji zobaczyć też, jaki będzie wasz odzew. Czy te koszulki się podobają, czy chcecie pomóc. Widzę, że to idzie w dobrym kierunku. A mówię, a cel jest naprawdę szczytny. Bardzo, bardzo bym chciał, żebyście weszli na tą aukcję, zobaczyli, przesłali dalej, bo mówię, no, zbierać pieniążki dla dzieci to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie, że to nie jest mój wymysł, ale te pieniądze naprawdę pomagają, bo mam znajomych, którzy nieraz mi mówili: wiesz co, kurczę, dzięki temu wariatowi w czerwonych okularach, nie wiem, mój siostrzenie czy mój brat, tak, żyje. I to jest fajne, że można zrobić coś fajnego niewielkim kosztem, bo co to jest wydać 100-200 zł, jak można komuś życie uratować. Dlatego ja na razie się z wami żegnam, bo nie mam nic więcej do powiedzenia, po prostu zachęcam. Oczywiście link znajdziecie pod filmem. I trzymajcie się, życzę miłego dnia, miłego weekendu, tego, żebyście może wam się uda wylicytować właśnie tą koszulkę. Trzymajcie się, do usłyszenia.